filmie omówimy sobie płatki śniadaniowe Nesquik, czyli te dobrze Wam znane z reklam telewizyjnych, z takim królikiem, który tak biega szybko, dzieciom wciska te swoje płatki do miski. Królik, no mi on się kojarzy z takim królikiem, który jakby miał trochę ADHD, choć w różnych filmach jednak jak przedstawiają króliki, to zazwyczaj one takie trochę mocno ruchliwe, przesadnie ruchliwe. Podajmy się do składu Nesquika, powiedzmy co o nim myślimy. A tutaj jeszcze taka wzmianka mała, że jeżeli kupicie sobie Nesquik lub Chocapic lub Cornflakesy, to wszystko jest z firmy Nestle i w składzie jest praktycznie bardzo do siebie podobne. Może nie identyczne, ale podobne i ceny tego także są takie podobne, czyli totalnie wysokie. Ale skomentujmy Nesquika. I w składzie czytamy na samym początku coś takiego jak mąka 65,6%. Dla mnie to zawsze trochę szkoda, że nie piszą mąka jaka. Mąka jak ma ponad 60%, to miło jakby napisali z jakim indeksem. Indeks 440, a może tysiaczek. Wiadomo, im większy indeks tej mąki, tym ta mąka bardziej wartościowa by była, a natomiast im mniejszy indeks, to bardziej oczyszczona, przerobiona i już coraz mniejszą wartość ma dla zdrowia. Tu oczywiście jest nie napisany jaki indeks mąki, a szkoda. Tutaj pisze tylko pszenna, pełnoziarnista 45,1. Na początku jest mąka 65,6%, potem drugi nawias pszenna pełnoziarnista 45,1%, czyli te dwie pewnie złączone, kukurydziana, ryżowa, czyli kleik i na następnym miejscu mamy cukier. Jeżeli bym ja miał dzieci, a mam nadzieję, że będę miał i chciałbym kupować płatki śniadaniowe, ja wiem, że z cukrem, jeżeli są, to one będą lepiej tym dzieciom smakowały, bo już mają w sobie jakąś tam słodycz. Natomiast ja bym szukał takich, które by słodyczy nie miały w sobie, a ewentualnie bardzo, bardzo znikomy jej procent. Oczywiście jak dziecko się raz utuczy, a pamiętajcie, takie coś jak nałóg jedzenia słodyczy, cukru, to jest choroba taka sama jak papierosy czy alkoholizm. Jeżeli wy byście jedli codziennie, powiedzmy sobie, 4 batoniki, to wasze ciało w końcu by się zaczęło domagać tego cukru. Byście mieli taką psychozę, że na przykład jest, nie wiem, 3 w nocy i nagle macie chęć coś zjeść słodkiego i ubieracie się i idziecie do jakiegoś całodobowego sklepu, żeby to kupić. Tak działa właśnie nałóg jedzenia słodyczy. To wszystko organizm wymaga cukru. Mimo że mózg potrzebuje do działania prawidłowego jakiejś ilości cukru, no to jednak ta reszta ciała potrzebuje tego cukru, bo jest nawyknięta, aby je otrzymywać i budować tkankę tłuszczową. To jest oczywiście tutaj jest taka dosyć nieogromna ilość tego cukru, ale dobrze o tym wspomnieć, bo w większości słodyczach, jak oglądacie, mam nadzieję, filmy, to widzicie, że tego cukru jest tak bardzo dużo, że po prostu to już w naukę by ludzi chyba wpędzić. Czyli tak jak czytaliśmy, cukier, potem syrop glukozowy, czyli nic innego jak coś znowu, co będzie usładzało to jeszcze bardziej. Następnie kakao 6,1%, olej palmowy, kakao obniżonej zawartości tłuszczu. Olej palmowy, tutaj oczywiście w niczym złym nie będę mówił, że on jest, natomiast Nestle bodajże przystąpiło do programu zrównoważonego rozwoju, czyli nie wycina tych lasów palmowych, tylko ma swoje tam jakieś plantacje, z których te źródła palmowe są odnawialne. No to by za to na pewno był jakiś plus. Tuż 0,5%, tak jak mówiliśmy, sól, następnie glukoza. Glukoza, czyli nic innego jak kolejny dodatek cukrowy do syropu do cukru oraz syropu glukozowego, aby to jeszcze lepiej było przyswajalne, cukier szybciej Wam w żyłach zaczął krążyć, abyście zjedli więcej niż mniej słodkości. Potem aromaty i patrzcie tutaj. I tutaj jest fajnie, że pierwszy produkt, jaki testowałem od bardzo dawna, gdzie jest napisane, jaki typ aromatu został użyty. Bo zazwyczaj pamiętacie, oni piszą aromaty, jakie? Nie wiadomo. A tutaj aromaty i mamy ładnie wymienione. Wanilia, cynamon, waniliowy, cynamonowy. Super sprawa, że wymienili, jaki w końcu jest użyty aromat. Następnie emulgator kwasowości, fosforany sodu. No i tutaj generalnie, jeżeli Wy robicie sobie w domku coś, to raczej sami nie używacie takiego składnika, ale on jest na ostatnim miejscu i tak naprawdę to nic złego Wam nie będzie wystrzeliwało. I oraz substancje wzbogacające. Ja osobiście jak widzę takie substancje wzbogacające, patrzcie, zobaczcie jak one są obklejone. Wszędzie pisze nowa receptura, wspaniały smak, fakty o produkcie. Mniej niż 9 gram cukru na
porcję. Oczywiście producent może napisać, że każda kuleczka pojedyncza to będzie osobna porcja, no to wtedy by było mniej niż nawet 0,5 gramów na porcję. Ja osobiście uważam, że na takie paczki lepiej patrzeć całościowo, ile one mają w sobie cukru, niż tam jakąś tam porcję, którą sobie sam producent wylicza. Potem wapń, żelazo, 8 witamin, pełne ziarno. I tak czytając sobie taką ramkę, mówi się, kurczę, fajne dla dziecka wezmę, super sprawa. Mniej niż 9 gram cukru na porcję, to niekoniecznie jest tak mało. A następna sprawa, tutaj jest 30 gram porcja, czyli porcja 30 gramowa. W paczce, która zawiera 300 gramów, no to tak trochę sporo. A pamiętajmy, że taką porcję tak naprawdę ktoś wtryni tą paczkę może na dwie porcje, a nawet taka osoba jak ja, jak przyjdzie zrąbana po pracy, to nawet ją wpierdzieli całą taką paczkę, bo będzie po prostu trzy razy zaleje miskę i nawet dwa razy zaleje średnią miskę i po prostu zje całą paczkę. Dlatego całościowo lepiej patrzeć na paczkę i sobie dzielić ewentualnie. I trochę odbiegam od tematu, do tych witamin. Witaminy, jak zjecie sobie jabłko, banana, pomarańcze, brzoskwinie, jakikolwiek owoc lub warzywo, to te witaminy są naturalne. Oczywiście tutaj nie wnikam w to, czy te owoce, warzywa były wcześniej pryskane z jakiejś tam plantacji, czy z bio jakiejś tam produkcji kupicie sobie i będą naprawdę zdrowe. Ale chodzi o to, że nawet jak kupicie te pryskane sobie owoce, no to ta witaminka będzie dla Was lepiej przyswajalna, no wraz z tym pestycydem, ale witaminka będzie lepiej przyswajana niż witaminka, która jest syntetyczna. Syntetyczne witaminki potrafią się odkładać w organizmie i to nie jest dobre, bo one nie wydalają się tak łatwo, no niektóre tak, ale niektóre Wam się odkładają, potem Was blokują, powstają kamienie. Dlatego jak coś nie pisze, jaki to jest typ witamin, a jaka może być w takim witaminka, no przecież raczej taka naturalna to mało powiedziane. Mało prawdopodobne. Dlatego mi się wydaje, że to są syntetyki. No i ja to tak na nie patrzę pi razy drzwi, czyli jakby ich nie było, to dla mnie by też żadnej wartości większej lub mniejszej nie miało. Ale przeczytajmy. Substancje wzbogacające, witaminy i składniki mineralne, witamina C, nicyna, kwas protenontowy, riboflamina B2, witamina B6, tiamina B1, kwas foliowy, witamina B12, wapń, żelazo. No i produkt może zawierać lodowej ilości mleka, orzechów arachidowych i innych orzechów. Ogólnie w składzie można by powiedzieć, że produkt jest niezły, mimo że ten cukier jest dodany, on praktycznie będziecie znajdywali go wszędzie, więc tutaj no, jakoś tam specjalnie nie możemy się przykleić do tego cukru. I w samym składzie można powiedzieć, że na taką ocenę 6 plus 7 by zasługiwał ten produkt. Następna sprawa, poczytajmy sobie tutaj z tyłu, tam jakieś ciekawostki, czy wiesz, że na Nestle Nesquik zawiera 10 ważnych witamin, no, o tym co wcześniej rozmawialiśmy. Oczywiście tu są wielkie, pełno napisów, dużo różnych, które mają Cię przekonać, jakie to są pełne zboża i wszystko super. Po prostu cała paczka jest obklejona napisami, że człowiek może się zagubić w niej, co kupuje, naprawdę jaką ma to wartość. Ale w składzie bym mu dał 6 plus 7, jak to wygląda. Ich jeszcze nie jadłem, bo to są to drogie płatki moim zdaniem. Ja sobie wolę iść do Kauflandu, jeżeli macie w swoich miastach, miejscowościach lub w nich pobliżu sklep, taki jak przykładowo Kaufland, no to tam możecie sobie z takich kuwetek nabrać sami, ile chcecie danych płatków śniadaniowych. Tam macie naprawdę full wyboru, jakie tylko chcecie do koloru, do wyboru. I one Wam na wagę wychodzą luzem dużo, dużo taniej niż wiadomo takie paczki. No, ostatnio robiłem test cornflakesów marki Biedronka i one tam za pół kilo płaciliście 2,90 czy jakoś coś koło tego. Czyli generalnie niedrogo. No tutaj kupiłem tego 300 gramów i dałem około 6 zł. 6 zł za taką małą paczkę to dla mnie to jest naprawdę bardzo dużo. A pójdę sobie do Kauflandu i za 6 zł miałbym około tego kilogram. Równy kilogram bym miał płatków śniadaniowych i to całkiem niezłych, też powlekanych z czekoladą i tak dalej, lub kakałem. Dlatego warto się zastanowić, czy na pewno 6 zł za 300 gramową paczkę warto płacić, czy nie lepiej udać się do innego sklepu, gdzie można kupywać płatki śniadaniowe luzem, torebkę foliową po prostu załadować, ile się tam chce tylko takich płatków i wyjdą naprawdę dużo taniej, a w składzie, jeżeli poczytacie, także nie będą jakieś specjalnie gorsze. Jak wyglądają? Wyglądają w ten sposób, czyli takie, można powiedzieć, kuleczki powlekane tym kakałem,
Aczkolwiek jak widzę tutaj królika na paczce, to też mi się on jakoś kojarzy. Jak mieliście króliki u babci lub wy może macie króliki, to kojarzycie, że królik robi bobki. No i jakie bobki wyglądają królika? Zastanawiał się ktoś kiedyś jak bobki. Jak się nie zastanawialiście, to mniej więcej coś takiego wyglądają dosłownie bobki królika. No to faktycznie coś tutaj by się zgadzało. A w smaku? No dobra, już mówiłem o bobkach, ale spróbuję zjeść. Tak na sucho to ciężko powiedzieć, aczkolwiek smaku na pewno są niezłe, bo takie poczułem tym, trochę tego kakałka i oczywiście tą słodycz. Ale jak jem je suche i bym zjadł te z Kauflandu, o których wcześniej mówiłem, mi się wydaje, że jeden grzyb, podobny w smaku, tamte są ponad 3 razy tańsze. W Kauflandzie luzem, jakie możecie kupić, lub w innych sklepach, w których możecie płatki kupić luzem, to praktycznie 3 razy taniej kupicie sobie taką samą zawartość płatków, które w smaku są bardzo podobne. I oczywiście w składzie także nie będą jakieś tam duże odstępstwa. Natomiast tam może nie być tych witamin. Tutaj jest taki chwytnik. Macie więcej witaminek, ale tak jak wcześniej mówiłem o witaminkach, to trzeba dzielić wszystko na włos na 3. Dzięki za obejrzenie filmu i czekam na Wasze komentarze, co sami o nich sądzicie. Ja idę teraz skomentować następne czokapiki. Cześć!